Dzień dobry, witajcie. Andrzej w roboczej koszulce Lego. Słuchajcie, my jesteśmy tu po raz kolejny w ciągu ostatnich dni. Dzieje się. Sporo się dzieje, ale dzisiaj odbieraliśmy poprawki w naszym mieszkaniu. Tak, i nawet było całkiem szybko. W sensie dzisiaj dostałem rano telefon od kierownika budowy, który poprosił o to, żebyśmy przyjechali. Minęły dwa tygodnie. No i jesteśmy. I teraz możemy wam pokazać, co zostało naprawione. Tak. Bo w sumie wszystko. I co też kombinowaliśmy w międzyczasie. Może zacznijmy od tych poprawek. Tutaj może będzie lepiej widać, bo teraz jest czarnym markerem. Są pozaznaczone kółka i widnieje napis usunięto. No i faktycznie przyglądaliśmy się tym szybom. I jest już z nimi znacznie lepiej. Wszystkie tak naprawdę zostały naprawione. Tutaj tak samo, chociaż tego do końca nie widać. Ale musicie nam uwierzyć. Nie ma co pokazywać, ale idąc dalej przez poprawki, to tutaj była nasza szafa wnękowa, która na łączeniu z sufitem odpadała. To zostało naprawione. Kolejna duża poprawka, to tutaj było pęknięcie schodkowe, widzicie, jest ponacinane, zaszpachlowane, wyrównane, więc jest git. Na tym rogu w parkietnej kwotę nie było kąta prostego, to wszystko już zostało też poprawione. I jeszcze w gorszych warunkach oświetleniowych nie było kąta prostego w dwóch miejscach i to zostało wyszlifowane i też jest poprawione. Z rzeczy, które jeszcze zgłaszaliśmy, elektryka, czyli światła, to co mówiliśmy, że nie jesteśmy pewni, czy tak powinno być, zostało sprawdzone i jest wszystko ok. A wentylacja, no wiemy, że po prostu nie działa, bo jest wyłączona. Tak. Co jest dosyć dziwnym zabiegiem. Rozumiem, że to jest wentylacja mechaniczna i może się pylić. I się mogą wtedy uszkodzić silniki, no natomiast na czas remontu powinno się to zasłonić u siebie w mieszkaniu. No ale chyba deweloper poszedł bezpieczną drogą i wyłączył, przez to jest strasznie duszno, dlatego mam otwarte drzwi, żeby zrobić przeszan, bo tu się oddychać nie da. Tak. Poczyniliśmy już, słuchajcie, pierwsze testy mieszkaniowe i były to testy dotyczące koloru na ścianie. Andrzeju, podoba mi się ten magnet, jak wygląda teraz. No jest dużo jaśniejszy niż był po malowaniu, ale szczerze mówiąc nadal mi się podoba melon. Natomiast jeśli chodzi o farby, te kolory mam nieopisane, słuchajcie, ale te trzy to są kolory marki Luxens, te dwa to są kolory marki Magnat, tutaj jest Beckers. A tutaj Dulux. I tutaj też Beckers, a tutaj jest Dulux. Szarości wykluczyliśmy. Chcemy, żeby kolor w naszym mieszkaniu był ciepły. Był taki beżowy, beżowo-ciepły. No i właśnie bardzo ładnie wygląda ten melon z Beckersa. Natomiast nasz wykończeniowiec cały czas nam tą farbę odradza i mamy tutaj trochę sprzeczne opinie, tak, bo internet jest jakby wszystkim podzielony na zwolenników, przeciwników. Zwolennicy mówią, że to jest bardzo dobra jakościowa farba, ale bardzo wymagająca przy malowaniu. No, więc co się z tym, co się człowiek namęczy, to potem jest super, bo jest mocno trwała. Natomiast no, właśnie druga strona obozu mówi, że tym się malować nie da. Więc, no cóż, nie my to będziemy robili, więc słuchamy na razie rady pana Darka. Tak, no i tak jak widzicie, właśnie tutaj jest ten kolor melon. Pokażę wam go zaraz na innych ścianach, bo on w każdym miejscu wygląda inaczej. A tutaj jest kolor, o Boże, jak on się nazywał? Nie wiem, pamiętam. Magnat. Ale magnat. Andrzej niestety już się troszkę nam pobrudził. Perła północy tutaj wydaje się. Jakaś dwuczłonowa była ta nazwa. Nie podpisałam, jak widzicie, bo nie miałam ołówka. Ale mamy i tak to się kończy. Mamy gdzieś nagranie, więc jakby ktoś był ciekawy, to w opisie pod filmem napiszę, jak się nazywały te kolory. Bo te pięć mam zapisane też. Dobra, i tutaj możecie zobaczyć, to jest ten kolor z magnatu. Na tej ścianie wygląda tak. A tutaj tak wygląda ten melon. No, jak widzicie, tutaj te kolory są jaśniejsze, ale w sensie wydają się mniej nasycone, ale to dlatego pewnie, że jest tutaj ciemniej. Poza tym nie ma co się oszukiwać, jak testowaliśmy, no to w pierwszej kolejności na tej ścianie, więc po prostu na tamtych ścianach tej farby jest też mniej. Poczyniliśmy też
zakupy w Leroy. Ogólnie o tym, co zamówiliśmy, co przyjedzie później, powiemy później. A Andrzej, co tutaj już mamy w mieszkaniu takiego? Jak to, co mamy? Mamy nasz pojazd po to, żeby Andrzej mógł jutro chodzić. Podobno to ma wytrzymać do 300 kilo. Nie będziemy tego testować w ten sposób. No, ale dzisiaj jedzie ta cięższa część zamówienia. A co takiego, to opowiemy wam, jak przyjedzie. No, także czekamy na pana z Leroy. Poszliśmy w dostawę, w ogóle to jest śmieszne, bo można zamówić sobie w sklepie. Wybiera się jakby zamówienie z konkretnego sklepu, więc trzeba wybrać tam, gdzie wszystkie elementy zamówienia są i macie do wyboru dostawę kurierem do takiego paczkomatu mniejszego, albo w sklepie, no albo jest opcja szybka dostawa. Kurier w naszym przypadku kosztował 150 zł jakoś. 170? Nie, 150, coś takiego. Dobra. I mógł zamówić, przywieźć tylko 16 opakowań. Czego to potem, bo Kasia trzyma was w tajemnicy. Ale jeszcze nie. I to zamówienie by trwało około 17 dni. Tak było napisane orientacyjnie. Może wcześniej, może później, no ale... Do 17 dni, no. Natomiast zamówienie szybkiej dostawy na jutro to jest, było droższe od 20-30 zł. Czyli było w naszym przypadku 200 zł. No i właśnie ma być na dzisiaj. Tam wybiera się okienko czasowe, które jest dwugodzinne. No i w tym czasie ma przyjechać pan kurier i to rozładować. I jedyne wolne było dzisiaj między 19 a 21. No i dostaliśmy SMS-a, że wszystko jest potwierdzone, ale nie ma numeru do kuriera, więc będziemy siedzieć tutaj 2 godziny i w nadziei, że przyjedzie wcześniej niż później, ani nie po czasie. Tak, tak będzie. To co? Bierzemy się na razie za kredę. A w zasadzie to zakrętki. I pomalujemy trochę na podłodze. No a później, jak przyjedzie pan kurier, to pokażemy wam, co takiego już zamówiliśmy. No i co tu będziemy dźwigać, choć pewnie głównie będzie dźwigał Andrzej. Postaram się mu pomóc, no w końcu mamy wózeczek. Wybraliśmy w ogóle ten największy, słuchajcie. No dobra, chyba muszę to powiedzieć, bo przyjadą nam dzisiaj płytki, prawda? Gres na podłogę w przedpokoju, na podłogę w łazience i też płytki do całej łazienki. Tak, więc i te płytki są duże. To jest 60×20. Tak, więc wzięliśmy taki duży wózek, no, żeby po prostu jakoś sensownie rozłożyć ich ciężar, żebyśmy się nie obawiali, że w trakcie wnoszenia nam jakoś popękają. No i tutaj widzicie, mamy puste kartony, przywieźliśmy je celowo, dlatego że tutaj, jak się wchodzi do mieszkania, no jest taki całkiem spory uskok. Nie chcielibyśmy tych płytek tutaj w żaden sposób uszkodzić, więc zaraz sobie to wyłożymy kartonami, żeby potem nam było wygodniej jeździć tym wózeczkiem. Zamówienie już leży. Tu są płytki, które będą na ścianie w łazience. Tu są płytki, które będą w łazience, ale na podłodze, pewnie pod spodem są płytki, które będą w korytarzu. No i tutaj jest farba biała, która nam posłuży do malowania sufitów. Więc tak, odkładam już kamerę i pomogę Andrzejowi. Andrzej dźwiga, a ja wam... Ojku, ale się niebiesko zrobiło nam, to dlatego, że robi się ciemno. A tam się odsłoniła płytka, która będzie w korytarzu. Ona jest, słuchajcie, taka beżowiutka, z takimi, no nie wiem, brązowymi, złotawymi trochę takimi kreseczkami, ale dobra, odkładam, żeby Andrzeja nie dekoncentrować. Dzień dobry, wyglądam jak półtora nieszczęścia, a to dlatego, słuchajcie, że na nic ostatnio nie mam czasu, nawet na to, żeby umyć włosy. Tak wyszło. Słuchajcie, chciałam wam pokazać, jak wygląda jeden z naszych pokoi. Bo zrobiło się z niego składowisko rzeczy różnych. To są płytki, które będą na ścianie w łazience. Jak widzicie, takie całkiem spore. Ona ma 60 cm na 1,20 m. W ogóle made in Turki. Pozdrowienia dla mojej mamy. Tutaj są panele, które dosłownie przed chwilą żeśmy przywieźli i rozładowali. Powiem wam, że było z tym trochę stresu, dlatego że
moja wewnętrzna cebula powiedziała, że nie chce wydać 200 zł na dostawę. I odbieraliśmy to sami i tak się składa, że był to limit ładowności naszego samochodu. Więc jechaliśmy w lekkim stresie. No, a tutaj są płytki. Z wierzchu jest ta, która będzie w korytarzu. Poczekajcie, zabieram moje kraty. O, tak wygląda. Teraz możecie zobaczyć, bo wczoraj było za ciemno, żeby to pokazać. Ona jest taka kremowa, z takimi, nie wiem, brązowo-beżowymi żyłkami. Mam nadzieję, że z tymi właśnie panelami będzie wyglądała razem ładnie. No, no i tutaj ta jedna farba. Ona jest tylko do sufitów. Kolor na ściany w dalszym ciągu jest do wybrania, chociaż jak tak sobie patrzę, no to cały czas będę powtarzać, że ci dwaj, czyli melon i ten z magnata, to moi faworyci. Miałam już się nagrywać, ale przypomniała mi się bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, jak mieliśmy odbiór, pan od odbioru poinformował nas, że nastąpiły pewne zmiany w miejscach parkingowych i będziemy mieli inne miejsce. I na początku coś tam nie pasowało. No i już wiemy co. No właśnie, my kupiliśmy zwykłe miejsce, a nie miejsce dla, w sensie takie te inwalidzkie, które jest szersze. Więc nasze miejsce widać od nas z balkonu. Na tym nam zresztą zależało, jakie wybieraliśmy. Chcieliśmy je widzieć z okna. I widać je też na luzie z okna z drugiej sypialni. To jest miejsce 269, ten na środku, o tam. Także teraz musimy zobaczyć, czy pilot nam działa do tej bramy, bo otwiera ostatnią. No. Tak nam zresztą powiedział właśnie też ten pan, że ten pilot został zaprogramowany na tamtą bramę, żebyśmy mogli wjeżdżać pod blok do miejsca naziemnego. A jak widzicie, no właśnie to miejsce jest tutaj, czyli przy tym wjeździe, przy którym wjeżdżamy normalnie parkując w garażu. Także tak, troszkę śmiesznie wyszło. Dzisiaj rano coś mnie tak tknęło i słuchajcie, to sprawdziłam. Sprawdzałam te miejsca na planie takim, który dostaliśmy przy okazji zakupu tych miejsc i no i właśnie, i dotarło do mnie, że doszło do srogiego nieporozumienia. Także tak. No. To byłoby chyba na tyle, słuchajcie. Wydaje mi się, że w tym odcinku będziemy już kończyć. Dzisiaj jeszcze spotkamy się z panem Darkiem i będziemy omawiać to, co jeszcze takiego musimy tutaj zamówić. A teraz mamy chwilę wolnego, jedziemy do rodziców. Trochę żałuję, że nie wzięłam komputera, bo powinnam popracować. I znowu będę pracowała po nocach. No, ale tak się zdarza. Dziękuję wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym vlogu.